Ja wiem, że dziewczyny lubią w rurkach facetów, bo taki to zapewni przyszłość i w ogóle, tak? No to bierzcie takich w rurkach, tylko później nie miejcie pretensji do całego świata, że trzeba to zrobić, przykręcić, ziemniaki wnieść na piąte. No miejcie pretensje do siebie, takiego sobie wybrałyście, takiego macie. A tu chłopak fajny sam jest. Ale powiem wam, że chciałem się jakoś do tego vloga przystylizować, do takiego cwaniaczka, no ale nie mam nawet łańcucha, powiem wam szczerze, w domu. Ale tu coś... Mój brat chrześnicy przywiózł. O! Słuchajcie, to na rękę jakbym sobie dziabnął. Jeszcze dorzucim, bo na bogato ma być. Nagrywa się w ogóle, bo ja tutaj pajacuję. To na darmo pójdzie. Ty. A to? Nie, tu już przesadziłem. Dobra. Zacznij ten odcinek, chłopie. Bo widzę, że pajacowanie już ci weszło w krew. To nie liceum. Dobra. Słuchajcie, mordeczki. Dzisiaj taki odcineczek szemrany, rozumiesz? Mnie tam nie interesuje, że tam dziewczyny patrzą na wygląd czy tam na coś. Facet, chłop to ma być chłop. Jak potrzeba to wryja, jak potrzeba to przytulić i wszystko w temacie. Nie jakieś tam rureczki, pierdeczki i tak dalej, tak? Żele na włosy i to wszystko. Dzisiaj to ja nie wiem, czy facet ma wchodzić, on też sami nie wiedzą, czy on ma pierwszy, czy dziewczyna pierwsza. No to jest takie, wiecie, kiedyś to było proste, tak? Dziewczyna wchodzi pierwsza, bo jak wryja dostanie, to ona, tak? Pierwsza. No wszystko w temacie. Miałem trochę wolnego czasu, rozumiecie? To sobie wziąłem książki, sobie przeczytałem, tak? Teraz... Tak na poważnie, bo... No nie ma co pajacować. No ustawi się to, czy nie, do jasnej anielki. Dobra, teraz tak na poważnie. Mam tutaj kilka książek o tematyce szemranej, takiej łobuzerskiej, zawiadjackiej, bandyckiej. Może to stricte tematyka męska, jeżeli tak, to przepraszam wszystkie panie. Ale jeżeli ktoś się zapoznał z twórczością Stanisława Grzesiuka, z tego miejsca pozdrawiam chłopaka, ziomeczka z kanału Vloggers, który tam opowiada o książkach, na pewno zainteresuje. Jeżeli w ogóle to ziomek oglądasz, to pozdrawiam cię serdecznie. Król szemranego półświatka. Oczywiście literackiego. Bosa, ale w Ostrogach. Kto rozumie, to rozumie. Stanisław Grzesiuk. Ja nie umiem opowiadać o książkach. Po prostu to jest jego dzieciństwo w przedwojennej Warszawie, tak? I koniec książki to jest już jakby początek wojny. I w ogóle polecam wszystkie trzy książki. Bosa, ale w Ostrogach, 5 lat kacetu i Na marginesie życia, które tworzą jakby całość. W ogóle może nagram kiedyś taki specjalny odcinek. Dzisiaj tylko przedstawiam. Stanisław Grzesiuk, kto nie zna, polecam. Urkę Nachalnik, Żyd, który zamiast iść wytyczoną ścieżką przez rodziców z dobrego domu, zamiast zostać rabinem, on poszedł w ścieżkę przestępczą. Bardzo fajnie napisane. No to jest to, co mnie chwyta za serce, po prostu szczerość. To są ci autorzy, których się odkrywa w pewnym momencie i nagle wow. Urkę Nachalnik. Życiorys własny przestępczy. Urkę Nachalnik. Życiorys własny przestępcy. Kolejna książka Hans Falada, Pijak, oparta na faktach. To nie jest jakaś tam książka, że przeczytaj ją, to przestaniesz pić. Nie, ale warto ją przeczytać, bo gościu, który miał firmę, pomału się staczał, 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 staczał. Kolejny autor, który jest mi bliski, bliski memu sercu. No, jestem facetem, chłopakiem, trochę takim zbuntowanym. No, mi dwa razy nie trzeba powtarzać, jak ktoś jest na faktach, ktoś tam, coś ten. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, na faktach, to już powiedziałem raz. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, to też powiedziałem. Sergiusz Piasecki, polecam o przemytnikach. Przechodzili przez granicę, przemycali towary.
ludzi. I jeżeli biorę się za czytanie jego książki, to kończę o 2 dni, więc o czymś to świadczy, że mi się nudzi chyba. Nagram może specjalny też odcinek o tym autorze, który niestety resztę życia spędził na emigracji, co jest też przykre. Sergiusz Piasecki, polecam. Andrzej Stasiuk. To chyba nikogo nie dziwi, chociaż Mury Hebronu. Słuchajcie, no książka, która się zaczyna od ściany do ściany, od ściany do ściany, od okna do ściany, od drzwi do okna. Tą książką przechodzimy do tematyki stricte więziennej. Jeszcze brakuje jednej książki, Urke Nachalnik, Żywe grobowce, którą zamierzam zakupić tak samo. Czyli tam jest opisane stricte, jak był w więzieniu, jak no, cały ten proces od aklimatyzacji po bunt organizmu. No, jeżeli ktoś lubi szemraną tematykę więzienia, no to polecam, mi brakowało. Ja bym chciał kiedyś obejrzeć, 10 lat temu jakbym taki odcinek obejrzał jak teraz, to by był w niebie. Także nie dziękujcie. Sorry, podnieciłem się. Kolejna książka, Jacek Stwora. Co jest za tym murem? Teoretycznie własne przeżycia autora, więc... kurczę, nie przygotowałem się. Słuchajcie, Jacek Stwora to jest pisarz, który pojechał do więzienia i spotkał się z więźniem. I to jest historia tego więźnia. Ostatnia książka. Droga, bo jest mało. Taki biały mój kruczek, tu muszę się pochwalić. Jacek Głębski, kryminalista. Chyba jeszcze jedna jest na Allegro, ale nie kupujcie, no tylko tak wam mówię, bo ja przeczytałem w PDF-ie, musiałem mieć w papierze. Książka nie oparta chyba na faktach, a przynajmniej nie jest tak opisane z tego co pamiętam. Oglądaliście Symetrię? To jest coś jakby scenariusz. Czemu mam taki strzałek na tym? Młody chłopak chyba jedzie z dziewczyną autem, zabija ją po studiach. Ale dobra, jeszcze raz. Młody chłopak wykształcony, chyba z tego co pamiętam, po studiach, jedzie z dziewczyną, zabija ją w wypadku, trafia do celi grypsującej. Miał być kolokwialnie schowany do wora, ale jeden więzień się za niego wstawił. Co było dalej? Zapraszam do lektury. No jak nie dostaniecie w wersji papierowej, to chodzi o elektroniczną. Ostrzegam, brutalne sceny. Ja nie chciałbym, żeby moja mama dostała w swoje ręce tę książkę. Także jest ona głęboko schowana i tak już widziałem, że było grzebane. Już było grzebane! Będę miał swoje to. Ostatnia książka, kryminalista Jacek Stwora. Polecam, to tyle. Doszedłem jakby do ściany i szukam dalej autorów, także... Ja wam jakby tutaj przedstawiłem swoje propozycje i liczę też, że podzieliście się swoimi jakimiś autorami o tej tematyce szemranej czy więziennej. A ja już zdejmuję to złoto, bo na dzisiaj już mi starczy pajacowania. Jestem poważnym człowiekiem. Jak to się zdejmuje? Yes.